W swoim pierwszym meczu przygotowującym do rundy wiosennej w minioną środę na stadionie Osir Neptun Końskie pokonał drużynę Wiktoria Mniów imponującym wynikiem 8-1. Przygotowania do rundy wiosennej dla Neptuna oznaczały także zmiany kadrowe, o których opowiedział nam trener Waldemar Szpiega. Przyszedł do nas Partyzan Radoszyce Paweł Markowicz. To jest jedna na razie zmiana, no i mamy dwóch ludzi, którzy są testowani. Odszedł prawdopodobnie na 99%, Karol Stępnik wróci z powrotem do Nidy Pińczów. Trener opowiedział nam także o postępach i planach, jakie poczyniła drużyna. Przede wszystkim, tak jak mówię, pracowaliśmy teraz tutaj 2,5 tygodnia, tu na wytrzymałością, siłą, no i dzisiaj taka odskocznia jest, że zagramy sobie taki sparring z Wiktorią Mniów, no i mówię, no od lutego już będziemy to zgrywać, bo troszeczkę też taka wyszła sytuacja, że no 1 marca prawdopodobnie zagramy Puchar Polski. Neptun Końskie rundę jesienną w czwartej lidze zakończył na 9. miejscu w tabeli. Pierwszy mecz w rundzie wiosennej Neptun zagra na wyjeździe z drużyną GKS Nowiny, która obecnie zajmuje 2. pozycję w tabeli. Następnie koneccy piłkarze w niedzielę 15 marca będą gościć w Końskich Łysice Bodzentyn, która zakończyła rundę jesienną na 8. miejscu, czyli 1 miejsce nad Neptunem. Zapraszamy także do kibicowania koneckiej drużynie podczas kolejnych sparingów. Ich listę znajdziecie w artykule.